Jestem z Państwem ponownie do, no można powiedzieć, do 16.15, 16.30. Po mnie przyjdzie wróżbita Maciej. Zachęcam do oglądania programu, do pozostawania z nami. Telefony do studia to 708-577-220. Macie Państwo zawsze na dole ekranu, na pasku i zapraszam do telefonów. Jeszcze możecie Państwo skorzystać do pisania SMS-ów. SMS-y o treści EZO, imię, data urodzenia, treść pytania proszę wysyłać na numer 73212. No właśnie, i co? Ja będę dalej mówiła o ziółkach. Oczywiście. No tak, ale mam SMS. Dobrze. Pani Teresa, 31 stycznia, 53 rok. I Tadeusz. I Tadeusz, 24.4. 24.4.62. Cztery, pięć, osiem, piąteczka numerologiczna, sześć, jeden, osiem, dziewięć, jedynka. Ha! Pani Tereniu, ta znajomość może się przerodzić w zupełnie coś innego niż pani myśli, czyli w dobre. Są tutaj jak najbardziej aspekty małżeńskie, tylko powiem tak, pokazuje mi się karma i to taka bardzo, bardzo silna, ale ja widzę tutaj i uczucie, chociaż ten pan Tadeusz jest takim dosyć upartym człowiekiem, ale ja tutaj dużo takiej miękkości w nim widzę, takiego ciepła, uczucia. Na pewno jest przedsiębiorczy. I no, ewidentnie aspekty małżeńskie są i ta znajomość powinna trwać i powinna przetrwać, chociaż czasami macie Państwo różne zdania na ten sam temat, no ale jak to Polacy, jak jest dwóch Polaków, to jest zawsze trzy zdania, prawda, czyli to takie polskie partnerstwo, polski związek. Powiem Pani, że tak dosyć ładnie, no tylko ta troszkę ta karma mnie tutaj martwi, bo to jest taki możecie Państwo bardzo taki burzliwy okres przechodzić tego związku. Tu jest takie docieranie i takie jakby przeciąganie na swoją stronę, kto ma rację. A rację mają obydwie strony, a udowadniają, że tylko jedna. I to tak tutaj to partnerstwo może wyglądać. Ale naprawdę są silne małżeńskie aspekty. Dobrze. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj jakby na wstępie pokazało mi się, że pani chce mieć partnera, a niekoniecznie męża. Tak, ten pan chciałby jednak takiej stabilizacji. I ja pani powiem, że to może się ułożyć tak, bo się pozytywna zmiana pokazuje, krócej niż 3 lata i może pani jeszcze zmienić zdanie i na temat tego pana, na swój temat, bo ten pan, ja widzę, że tutaj w tej chwili to tak nie, w tej chwili obydwoje państwo przyglądacie się sobie, ale tutaj z czasem ta sytuacja między państwem się układa tak zupełnie inaczej. Partnerstwo jest pod ochroną i powiem właśnie, że no tutaj znowu ta karma mi się pokazuje. Te karmy to są takie, dopóki karma trwa, to jest, no to małżeństwo jest ze sobą. Powiem pani, że podejrzewam, że stworzycie bardzo taki fajny, funkcjonalny związek.
udany związek. Tak to wygląda i tak to ma być. No, tak jak mówią karty, trzeba tylko troszkę przegadać, a na kompromis iść i tak dalej, ale ten pan, on chce tego takiego zatrzymania konkretu i stabilizacji. Tak to wygląda. Powinno się ułożyć. Nawet jeżeli państwo się w tej chwili kłócicie, czy nie rozmawiacie ze sobą, to ja myślę, że będzie powrót. Nic mi pani o tym nie pisze, ale, no ale właśnie tutaj ta karma jest takim czymś niekoniecznie pozytywnym. Chciałam się dowiedzieć o związek pani urodzona 29.3.60. Ja panią również witam i bardzo mocno przytulam do siebie. I pan urodzony 20 czerwiec 59. Powiem tak, tutaj już z daty urodzenia jakby wynika, że możecie stworzyć bardzo taki trwały związek. Tylko, że znowu pani ma tutaj 11 w dacie urodzenia i znowu karma mi się pokazuje. Znowu karma. A karmiczne związki to są takie, że one mogą trwać długo, długo i jeszcze dłużej, albo urywają się nagle i niespodziewanie, zwykle z bólem i z taką osoba zostaje, jedna z osób zostaje w takim zawieszeniu, nie wiadomo co dalej, dlaczego tak się stało, o co tu chodzi, bo te sprawy są niedokończone, a karma się pokazuje ewidentnie. 2, 5, 7, pytanie jest trójeczką numerologiczną, 8 i 6. Ja zobaczę, dlatego że tak, z jednej strony to mi się tutaj pokazuje, że możecie państwo właśnie być ze sobą, a z drugiej strony, że obydwoje jesteście państwo z takim temperamentem. Ten pan, jemu bardzo zależy na rodzinie, ale jest też nerwowy i czasami nieobliczalny w słowach. On może nie mówić i panią to może zrazić do tego pana i związek się zakończy. Tylko gdybyście państwo postanowili być jednak razem ze sobą, to powiem, że związek będzie długi i taki może nie taki bardzo sielankowy i szczęśliwy, że będziecie chodzić za rękę i trzymać się za rękę, ale jest to taka, jest pokazana taka umiejętność zarządzania swoim życiem i wpływania korzystnie jeden na drugiego. Dobrze, zobaczymy tutaj panią i pana. No, powiem, że tutaj u pana się pokazuje większe zaangażowanie. Pani jakby nie bardzo jest gotowa, że tak powiem, na ślub, czyli na zakotwiczenie. Powiem pani tak, coś tutaj, jakaś plotka, jakieś pomówienie, jakaś potwarz i niedomówienie może ten związek rozbić i on się zakończy, tak jak mówię, z hukiem. Rozstaniecie się państwo, tak przynajmniej mi tu karty pokazują. Także pokazują rozstanie. Pokazują rozstanie. No. On jeszcze chwilkę będzie trwał na pewno. Ja pani powiem tak, jak się to zakończy, decyzja będzie zależała od pani. Czy pójdziecie razem
czy będziecie się przyjaźnić i będziecie razem, czy się rozstaniecie, to zależy od Pani. Jest to karma. Pani jakby nie jest gotowa na zaakceptowanie tego człowieka tak jakby od początku do końca. On jest tu bardziej zaangażowany w tym związku. Okazuje się rozstanie, przy czym kontynuacja może trwać, ale to tylko i wyłącznie od Pani zależy, bo naprawdę można dużo osiągnąć. Nawet może się to zakończyć ślubem, ale to tylko i wyłącznie zależy od Pani. Czy długo będzie z nią? Tutaj jest tak, jest podane Pan Henie, 22, 8, 57 i 22, 12. 22, 12, 65. I znowu związek karmiczny. 4 plus 2 plus 8. 12, to jest 3, 4, siódemeczka, 4 plus 3, 7, 2, 3, 1, znowu karmiczny związek, znowu związek karmiczny i znowu związek może się rozpaść w każdej chwili. I tu jest taki szach i mat. Obydwoje Państwo, nietuzinkowi, obydwoje Państwo, jakby to znaczy tutaj ta Pani jest bardzo taką odpowiedzialną osobą, uduchowioną. Natomiast ten Pan no, też nie jest takim zwyczajnym, że tak powiem, człowiekiem, tylko też jest mistrzem w swoim rodzaju. I też karma, konieczność pracy do ludzi. Dobrze, jak długo będą razem? Nie, ja ty. Dobrze, okej. Okay. Jak długo będą razem? Tu się już coś sypie. Kobieta ma dużo radości, czerpie z tego związku. Dużo radości czerpie z związku. Temu Panu ten związek dodał skrzydeł. I to jest tak, że może się coś takiego niekorzystnego wydarzyć pod koniec roku. Koniec grudnia, styczeń. Może się coś niekorzystnego wydarzyć, ale ja tutaj mam ten związek jeszcze trwający. Związek, niekoniecznie małżeństwo trwające. On może jeszcze potrwać ładnych parę lat, dlatego że dla każdej ze stron jest to związek taki rozwijający i uskrzydlający. No. Obydwojgu tutaj ten związek w życiu obydwojga osób ten związek wnosi dużo, dużo takiej radości i może on potrwać jeszcze dobrych parę lat. Niekoniecznie widzę tu stworzenie rodziny, ale związek jest. Czyli jeszcze na pewno jakiś czas, 3 lata. A może jeszcze i dłużej. Tak. A najprawdopodobniej dłużej to będzie, czyli ponad 3 lata. Tak konkretnie odpowiadając na pytanie. No dobrze. O tak, już mam tutaj. Pani Madzia. 14, 8, 84.
i pan Krzysztof, 81.6, 85 plus 8, 13, 8, 4, 4, pani Madzie jest ósemką, 3 plus 6, 9, 9. Ja pani powiem tak, ten związek nie będzie trwał. Nie będzie trwał. On nie przetrwa jakby próby czasu i próby nacisków, dlatego że z tego, co ja tutaj widzę, tu jest za dużo takich negatywnej energii wokół tego pana. Za dużo zawiści, za dużo zazdrości, a pani też powinna zwrócić uwagę na swoje koleżanki. I nie opowiadać za dużo, bo związek nie z tej przyczyny się rozpadnie, czy rozstaniecie się państwo, nie z tej przyczyny, że tam koleżanka odbije, czy ktokolwiek tam namówi tego pana na coś niewłaściwego, prawda, na jakąś zdradę, czy jakaś kobieta się wkradnie. Tutaj ten związek nie ma racji bytu. Tutaj jest za dużo, w tej chwili już jest za dużo takiego braku wiary w drugą osobę. Powiedziałabym nawet, że ten pan jest bardziej zaangażowany w związek niż pani. A człowiek otacza się też kobietami i tak jakby pracował z kobietami, zresztą na niego wpływ miały kobiety i tutaj już widzę, że właśnie o plotki, jakieś pomówienia, jakieś takie coś niedobrego i chłopak może być Bogu ducha winny. A ta zawiść, ta zła energia właśnie może to... Nie, państwo nie będziecie razem, rozstaniecie się i to przyczyna może być jakakolwiek, naprawdę, zła pogoda, padający deszcz, nie będziecie. W tej chwili jesteście ze sobą i jest wam dobrze i tutaj są robione plany, ale na przyszłość to nie wróży. Na przyszłość nie wróży. Tutaj właśnie jakieś plotki, jakieś pomówienie, coś i to rozstanie. Na razie jesteście razem, jest wam dobrze i tak dalej. Tu wszystko jakby się układa pomyślnie, ale nie ma kontynuacji, nie ma ciągu dalszego. Chłopak będzie bardzo rozpaczał, to tylko tyle pani powiem. Pani jakoś inaczej to przejdzie ponad tym wszystkim. Nie mam przyszłości przed wami. Wszystko jedno, jak to będzie wyglądało, czy już macie zamówiony ślub, czy nie. Tutaj nie ma. Nawet gdyby pani wyszła za mąż, to tu wróży jakby rozstanie. To nie ten człowiek, pani Maciu. Kocham Renatę, pisze pan Marek, kocham Renatę. Czy może pani oczyścić i uzdrowić relacje między nami, abyśmy wrócili do siebie? Jeśli tak, to bardzo proszę. Oczywiście, że oczyszczę te relacje, tylko się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego Marek, 18.6.60 rok i Renata, 27.4.72. 6 i 7, czwóreczka numerologiczna, 9, 4, 7, 2, 9, 1 i piątka. No właśnie, ja oczyszczę tą relację, bo jeszcze macie Państwo szansę na rozmowę, na porozumienie, tylko panie Marku, naprawdę powiem panu tak, że... Halo? Halo? Dzień dobry, witam, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, ja swoje dane podałam. Tak, jest, są. Koleżance. I chciałam się spytać, dzisiaj wysłałam do tego pana wiadomość. Tak.
do tego pana, który dane podałam. Nie widzieliśmy się bardzo długo, bo około roku, można powiedzieć. I chciałam się spytać, jak, czy on odczytał w ogóle tą informację ode mnie, wiadomość i co myśli. Ogólnie chciałam się tak zapytać, jego uczucia. I co myśli? Pani się rozstała z tym panem, prawda? Tak, tak. Rok temu. Proszę. Tak, chciałabym więcej może na wizji. Chodzi konkretnie. Dzisiaj wysłałam mu informację, taką można powiedzieć po roku czasu i tak on na to zareagował. Serduszko, ja pani powiem tak. Spotkać musieliście się, zaangażować uczuciowo nawzajem, tak. Tylko ten związek nie ma przyszłości. On nie ma przyszłości tutaj, ja pani powiem naprawdę, nie, to znaczy tak, znajomość może zostać, natomiast nie robić sobie jakby za dużych nadziei, nie projektować przyszłości wspólnej, bo nawet gdybyście państwo wzięli ślub, to tutaj są aspekty rozwodowe i to by się i tak do pewnego czasu ten związek byłby. Czy on odebrał tą wiadomość? Czy odebrał tą wiadomość? Proszę pani, odebrał tą wiadomość, ale był w takiej sytuacji, że jakby nie zdawał sobie z tego sprawę, że jeszcze nie uświadomiał sobie, że to jest wiadomość od pani. Tutaj jest takie, on to musi przeczytać jeszcze raz, albo wykasował tą wiadomość już, albo musi to przeczytać jeszcze raz. I tu karty sugerują, aby pani jeszcze raz mu wysłała wiadomość taką samą. Bo on mógł być w takim miejscu, w takich okolicznościach, że przeczytał, owszem, ale myślami był gdzie indziej. I mógł do tego w ogóle żadnej wagi nie przywiązywać. I proszę sobie nie robić jakby takich obiekcji, nie mieć obiekcji, że drugi raz wiadomość. Po prostu wysłać mu taką samą wiadomość jeszcze raz. Naprawdę. I on dopiero tą wiadomość może przeczytać wieczorem. I przeczyta ją i dopiero na tą wiadomość może zareagować. Tylko ja pani powiem tak, no jakiś kontakt będzie, ale nawet jeżeli stworzycie państwo parę, to nie jest to takie doskonałe i takie trwałe. Nie, nitko chodzi o wiadomość, bo chciałam po prostu o wyjaśnienie pewnej sytuacji, tak. Ale dobrze pani mówi, oczywiście, tak jak pani mówi. Czyli, bo ja tak nie wiem, czy w ogóle on dostał tą wiadomość. Ja pani powiem tak, jakby dostał, jakby skasował. Jakby tą wiadomość przeczytał, nie uświadomił sobie od kogo to jest i tak jakby ją skasował. I jeszcze raz trzeba wysłać wiadomość. Bo nie wiem, no nie chciałabym się narzucać. No mówię, żeby pani nie miała obiekcji, no to podkreśliłam, bo pani robi sobie już kłopot niepotrzebnie. Wysłać wiadomość i tak, jeszcze gdyby raz. Do pani, dobrze. Oczywiście, gdyby do pani odpisał albo coś, że on przeczytał wiadomość, owszem przeczytał, tylko nie wziął jej pod uwagę, bo to tak czasami się dzieje, jak człowiek pracuje, prawda, albo gdzieś tam jedzie samochodem, czy coś, rzuci okiem na telefon, aha, no dobrze, przyszła wiadomość. I zostawia to i nie wraca do tej wiadomości, nie reaguje. Tak mi tu mówią właśnie karty, że on mógł nie zareagować, a mógł tą wiadomość też skasować, czy świadomie, czy nieświadomie mógł ją. Czyli trzeba jeszcze raz wysłać wiadomość. Dobrze. No. To dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze, wracam tutaj do... Sześćdziesiąty i 72 tutaj do pana Marka wracam. Panie Marku, to jest takie, powiem pani, panu, inne zupełnie spojrzenie na życie. Nie będzie wam łatwo, naprawdę. Nawet jeżeli wrócicie do siebie, nawet jeszcze przez jakiś czas będziecie, to ja nie widzę, to jest takie, ona może uciekać w swój świat,
ciągle i dobrze, oczyścimy to partnerstwo, oczyścimy pana Marka. Ona też się interesuje już czymś innym. Ona teraz jest w takim dosyć trudnym czasie, bo tutaj ta praca też jest wrażliwa, dziewczyna niesamowicie. No i pan tak samo. Jakichś takich ogromnych nadziei proszę sobie nie robić na to partnerstwo, naprawdę. W partnerstwie to tak jest, ja tutaj patrzę na tego pana Marka i to tak jest, że czasami spotykamy jakiegoś człowieka, który dodaje nam skrzydeł, człowiekowi się chce żyć. W ogóle świat się robi taki cudowny, to kolorowy, to już nie powiem, że różowy, ale kolorowy. Zmienia wiele rzeczy w swoim życiu, zmienia pracę. No w ogóle zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej niż do tamtej pory, kiedy tego człowieka zmieniał. I to tak jest, że ten człowiek miał stanąć... Ja to takie anielskie spotkania mówię o takich przypadkach. Miał stanąć na drodze czy kobiety, czy kobieta na drodze mężczyzny po to, aby to życie zmienić. Tylko nie jest to spotkanie małżeńskie, nie jest to spotkanie takie, nie mają ci ludzie stworzyć ze sobą związku, tylko właśnie jakby podnieść wibrację tego człowieka na wyższy poziom, po to, aby on szybciej osiągnął to, co ma osiągnąć, to, przerobił to, co ma do przerobienia. I panie Marku, tutaj w pana przypadku właśnie tak było i tak jest jeszcze do tej pory, tylko naprawdę są jakieś są przeszkody, jest inny światopogląd, ta dziewczyna ma jakby inne potrzeby, pan jest taki bardziej pracowity i powiedziałabym taki bardziej też stabilny, kochający, za dużo uczuć, takim ogromem uczuć ją pan obdarzył. Jeszcze się spotkacie, tylko ja jakoś, no nie wiem, karty, nie chcę panu robić przykrości, ale muszę być szczera, bo nie widzę tutaj kontynuacji tego związku i ciągu dalszego, nie widzę. On się tak jakby zadzieje samo. No, przepraszam panie Marku, no ale no tak się w życiu zdarza. Dorabiam firmy, w której pracuje syn. Ta firma niebawem przenosi się w nowe miejsce. Proszę powiedzieć, czy dalej pracować, czy zrezygnować? Pyta pani Celina, 26 12 58 8 plus 3 11 2 13 4 5 7. Na pewno jeszcze pracować. Na pewno pracować dalej. Na pewno pani Celina. Na pewno ma pani niezamknięty cykl, niezakończoną pracę. Na pewno jeszcze. A dla pani praca jest bardzo ważna. Proszę państwa, ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na poniedziałek. A dzisiaj będzie z państwem, zostawiam państwa z wróżbitą Maciejem. Ciekawy program będzie, na pewno. A ja na poniedziałek zapraszam na godziny takie popołudniowe, no i oczywiście na wieczorny program. Będzie mowa o ziółkach, o kamieniach i o tym, co zwykle, i będzie uzdrawianie na programie. No, dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do dalszej części naszego programu. Do widzenia.